Bardzo serdecznie witam Państwa na wernisażu pana Iwo Świątkowskiego pod tytułem Portret w masce 1. Mam zaszczyt przedstawić autora wernisażu, pana Iwo Świątkowskiego. Artysty, fotografika, grafika komputerowego, ale też poety. Tutaj tak niewinnie wprawdzie, ale stoją takie zbiorki naszego autora, Płonę szarą taflą lodu. Pan Iwo jest twórcą galerii kreatywnej, w której możemy zarówno obejrzeć jego efekty pracy, jego fotografie, ale też promuje i prezentuje oczywiście fotografie innych autorów. Dzisiaj gościmy wystawę pod tytułem Portret w masce. To jest pierwsza edycja. Portret w masce 2 jeszcze może przed nami. Od razu przerwę. Dodam, że Portret w masce 2 był na Noc Muzeów. Jest troszkę odmienny od tej wystawy i ja myślę, że do biblioteki pedagogicznej raczej nie zawita. Przychodzą tutaj dzieci, tam są na zdjęciach nagie modelki, ale to nie jest fotografia aktu. W albumie tej wystawy autor wypowiada nam takie słowa, że jest to niecodzienna wyprawa w głąb ludzkich emocji. Ukazany jest w stonowanych barwach taniec dwóch twarzy. Jednej należącej do malarki pani Karoliny Choromańskiej, drugiej sztucznej o niezmiennym wyrazie. Ma to na celu wydobycie na wierzch między innymi niepokoju, ekscytacji, rozmarzenia. Ja jeszcze chciałem podziękować pani dyrektor za zaproszenie. Jak już powiedziałem i pewno większość z Państwa wie, Kolno lubię bardzo. Bardzo lubię tych ludzi, którzy tu mieszkają. Są to ludzie sympatyczni, życzliwi. Czuję się tutaj jak u siebie w domu, więc różnica między moim domem a miejscem, w którym tutaj jesteśmy, jest to rzędu paru kilometrów, które można dość szybko przemieścić się. Także jeszcze raz pani serdecznie dziękuję za zaproszenie. Myślę, że nasze kontakty nie zaprzestaną funkcjonować po zakończeniu wernisażu. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania. Nie oddam cię nikomu. Nie chcę dzielić moich marzeń. Poskładałem je z kawałków cichych westchnień twojej twarzy, zagubiony w niepewności, co się zdarzyć jeszcze może. Rzucam ziarno, czekam plonu, przecież już nie będzie gorzej. Nie oddam cię nikomu.